Złota stopa, złote serce, złota głowa, złota Justyna Kowalczyk. Nieprawdopodobne emocje dzisiaj. Co jest w twojej głowie po tych wszystkich przeciwnościach, po tym ekstremalnie trudnym biegu? Dziękuję tym wszystkim krytykom, którzy tak bardzo nie chcieli, żebym biegła, bo to pewnie zmobilizowali. Co jest... Jest za dużo emocji we mnie, żebym cokolwiek powiedziała. Płakałaś tam na mecie. To jest droga przez mękę. To była droga przez mękę. To była syzyfowe prace Justyny Kowalczyk ten ostatni miesiąc. Tak, ostatnie 3 tygodnie były niesamowite. Teraz wszyscy mnie pytają, czy teraz czuję ból. Teraz już jest prosto, bo mam zastrzyk i nie czuję bólu przez 3 godziny, ale przez ostatnie 3 tygodnie walczyłam z tym. Biegałam w trenera butach, żeby się noga zmieściła. I daliśmy radę. Moje nartki dzisiaj były naprawdę fantastyczne. Dziękuję moim serwismenom, mojej drużynie i wszystkim, którzy byli ze mną, bo to było chyba najważniejsze. Fantastyczne to było dziś twoje serce. Od początku, w tych ekstremalnie trudnych warunkach, jaki to był bieg? Przyszłam na start i powiedziałam sobie, że biegnę od początku, że mam w nosie wszystkie taktyki, techniki, najwyżej zdegnę. Albo wygram, albo zdegnę. I rzeczywiście zostałoby 100 metrów więcej i chyba bym tam usiadła na tej trasie. Nie wiem, czy było widać ostatniej końcówkę tego podbiegu, ale ja przyszłam praktycznie do marszu, nie dałam rady. Choć wiedziałam, że mam bardzo duży zapas, więc chłopcy mi krzyczeli, trener tam był, biegł ze mną. Też się popłakał, jak tam szłam prawie. Teraz się cieszę, że tak wyszło. No, zabierają cię nam na podium, na dekorację kwiatową. Gratulujemy, ciesz się tym momentem i wracaj tu zaraz do nas. Dzięki. Ona się cieszy, my jesteśmy rozpromienieni, szczęśliwi. Jeżeli Justyna mówi, że tam prawie szła, no to Biergen się czołgała na tym odcinku w ostatnich metrach. Właściwie wszystkie miały już dosyć.